Cik, czyli policzek przy policzku. Na początku na saksofonie zagra Jerzy Olszewski z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, tak to się mądrze nazywa. W składzie Jerzy Olszewski, o przepraszam, Jurek. Nie wiem, jak się mówi, Jerzy. Jurek Olszewski. Saksofonie tenorowym. Mirek Wrubel na gitarze basowej, Piotr Chłoszowski na perkusji, Marek Andraszewski na fortepianie, to znaczy na elektronicznym fortepianie, bo pianinko tam stoi. Na razie tyle, to są pierwsze alteracje nasze, a będzie ich 5. Podczas kolejnego wieczoru w światłowni jak zwykle zmiany, także no nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że już się nie potykacie, tak, no właśnie tam wczoraj o 12:30 skończyliśmy kłaść płytki, tak, mam nadzieję, że one wytrzymają. I cóż, może trochę inaczej zacznę niż co tydzień, bo istnieje coś takiego jak bezinteresowna pomoc. To jest odwrotność do bezinteresownej zazdrości, zawiści, która u nas jest bardzo powszechna, natomiast bezinteresowna pomoc zdarza się bardzo rzadko. I coś takiego, to myślę, jest taka perełka, którą trzeba doczyszczać, opiekować się nią, przechowywać. I są ludzie, którzy właśnie bezinteresownie pomagają światłowni. Tym ludziom, którzy no jak takie szczególne zasługi położyli w tym względzie, przyznajemy taki tytuł honorowy przyjaciela światłowni. Takim tytułem no, może się poszczycić na przykład Maciej Pladwik, elektryk, który nam praktycznie za darmo położył tutaj prąd i ten prąd cały czas płynie, działa i służy. Czy poseł Latos, który wielokrotnie nas wspierał w różnych inicjatywach, czy pani Beata Kłysik, szefowa firmy Domi, która prowadzi u nas zajęcia z Keydronem, uczy dzieci, jak się tymi klockami posługiwać i to wszystko też oczywiście robi bezinteresownie. I jakieś, ja wiem, półtora roku temu było rozwiązywane gimnazjum tutaj w Bydgoszczy. Akurat tak szedłem korytarzem, patrzę, że tutaj no, wszystko idzie tam na przemiał. Jest takie jakieś pianino, stoi pod ścianą i pytam panią dyrektor, co zrobią z tym pianinem. No, ona stwierdziła, że to pianino się zamortyzowało. Także no, miało to oznaczać, że po prostu to pianino gdzieś tam wyrzucą, gdzieś pójdzie na przemiał. To pianino wzięliśmy tutaj do światłowni i to faktycznie to był po prostu trup. To na tym się w ogóle nie dało grać. I pojawił się taki człowiek jak Marek Andraszewski, który po prostu... No właśnie, odezwał się. Ja to sprawdzam pod eklementem. Tak, tak. To może nie dzisiaj. I Marek po prostu przychodził tutaj do światłowni, nie wiem, chyba z 10 czy 12 dni po prostu pełnych bitych spędził przy tym pianinie tutaj w światłowni. Oprócz tego do domu brał części składowe, polerował i tak dalej, i tak dalej. I doprowadził do stanu, to pianino do stanu używalności. I w tym momencie naprawdę można pięknie grać. Tutaj na sali, w sali barowej mieliśmy wiele już pięknych koncertów. I to wszystko właśnie dzięki Markowi. Także tutaj Marek, poproszę cię do siebie. No chodź, Jeszcze nie skończone jest. Nie trzeba na nim grać. No nie wstydź się. Ja wiem, że ty to lubisz. Można, ale nie skończone. Nie mam czasu. Na razie. Ale wiem, że skończysz. Marek. Chcę tylko, że jeszcze za wcześnie dużo... Proszę bardzo, to jest za dużo... dyplom dla... Dziękuję. ...przyjaciela światłowni. I jeszcze właśnie, Marek też, chociaż nie widzi, może ten dyplom przeczytać. No, i to. Może.
I to też kolejny przyjaciel. Być może w najbliższym czasie będziemy ten tytuł przyznawać oficjalnie. Ewa właśnie nam brajluje tutaj te dyplomy. Dzięki wielkie. Dziękuję. Co Marek? Jest bez błędów? Nie zaczytałem jeszcze, tylko teraz mam myśli zajęte czymś innym. Zaskoczyłeś mnie, bo temat pianina ja wyrzuciłem na razie z głowy i nie chcę o tym myśleć i o żadnych wdzięcznościach jeszcze, bo nieskończone. Ale brzmi pięknie. Dzisiaj przed Państwem zespół Alteracje. Zanim jeszcze do tego zespołu, to powiem co będzie za tydzień. Za tydzień udało się zrobić coś takiego, co prawie było niemożliwe. Czyli robimy za tydzień trzydniówkę. Przynajmniej dwóch artystów wystąpi, a łącznie trzech wykonawców. Czyli będzie pierwszego dnia Piotr Pieńkowski, no, człowiek, który wielokrotnie pokazał się z najlepszej strony, w rewelacyjnej składance takiej opisującej jakby stan wojenny trochę i trochę po stanie wojennym, utwory wielu różnych wykonawców, bardów, Kaczmarski, Gintrowski, Nochawica, Kral i tak dalej, i tak dalej. Wszystko właśnie połączone gawędą Piotra, a on to umie robić. Także już w piątek, 13 grudnia zapraszam Państwa właśnie na ten koncert. O 18 oczywiście wstęp wolny. Teraz sobota, godzina 18. Wykonawca wystąpi w trochę niecodziennych dla siebie utworach. Będą to utwory Bułata Okudżawy i Leonarda Cohena. Utwory, które na co dzień ten wykonawca gra tak, powiedzmy, dla swoich znajomych, natomiast rzadko występuje z tymi utworami. No tym wykonawcą będzie mówiący do Państwa te słowa. W niedzielę o 18 Maciej Różycki też właśnie w takiej składance ujmującej przede wszystkim utwory Kaczmarskiego i Gintrowskiego, ale nie tylko. I swoje własne również. Całość tego projektu pod nazwą Bardowe Kolędowanie jest możliwe dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy, za które serdecznie dziękujemy. No i cóż, zapraszam serdecznie za tydzień, a dzisiaj Alteracje. We'll be right back.
Louisa Armstronga. Wszak koncert się nazywa od Armstronga do Pałąskiego. Dziękuję. W tym samym składzie pierwsza wersja zespołu. Spotkać
to mówią, nie mów o mnie, gdy odejdę. To myślę, nie mów o mnie źle, gdy odejdę. Jest jedno, nie wyznam.
kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę. Wszystkie noce i dni. Myślałem, szef mnie wyrzuci, ale nie. Powiedział cztery słowa, mój panie, ale pan spakował. I biuro też orzekło, że ze mną jest źle. Co tam szef? Co tam szef? Co mi biuro? Mnie nie obchodzą ich słowa wcale nie. Bo ona moja miła, mój pierwszy pochwaliła. I jej się spodobała, zawarta w nim treść. Jest jedna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę. Wszystkie noce i dni. Po całym świecie zapominam. Gdy na mnie patrzy ta dziewczyna. Ta moja jedna, jedyna. A tą jedyną jesteś ty. Monkiego, skomponowany właściwie na skrzypce przez Monkiego, Hectora Monkiego. Zagram po pracowaniu na skrzypce, nie, na klarnet przecież. Na stowarzyszeniu zespołu Alteracja. Mirku, nie, Jurku, proszę cię do klawiatury i zamiana instrumentu. Ja się klawisznik. A też umiem. Grać. Thank you.
się przemeblować. Teraz Mirek będzie grać na gitarze basowej. To jest jego właściwie główny instrument. Jak obok saksofonu. Jak nie na basowej? Nie. Na gitarze, nie. Na gitarze, mówię basowej. Na gitarze. Właściwie to nie wiadomo, co jest jego głównym instrumentem. A to mówią wiosło też. Bo jest właśnie typowym multiinstrumentalistą, właściwie wszyscy tutaj. Mirek ma słuch absolutny, ale gdy chciał kiedyś do średniej szkoły muzycznej, już przecież umiał grać. Chcesz opowiedzieć co Mirek, jak to było, czy ja mam opowiedzieć to, co mi mówiłeś? Zdał egzaminy na piątkę. Ale się nie udało mi po prostu. Ale no trochę dłużej powiedzieć trzeba. Pan dyrektor poprosił mnie do siebie, do biura i mówi, no panie Brubel, zdał pan egzaminy. No ale jak pana, kto będzie pana uczyć, przecież pan nie widzi. Tutaj z nas przy okazji mówię, widzi troszkę tylko perkusista, jeszcze. Ale żartujemy z okami. Dużo by nie zostało, ale... Ale dobrze, słyszę żartowi, dobrze. Więc wracam do klawiatury. Gotów? Zatopiony w kostce
już nie ma. Stare rany zagojone, stare blizny zabliźnione. Umierałem tyle razy, skąd więc nadzieja za każdą cenę, za serca ból. Zdobędę któregoś dnia każdy twój sen, każdą twą myśl, za każdą cenę, za serca ból. I nagle stanie się cud, bezdomny pies znajdzie swój schron. Zaufaj, posłuchaj, w laminie głosu twych, aż po świt utonę za każdą cenę, za serca. Thank you.
serce powie. Takie proste. Saksofonista przy instrumencie klawiszowym,
perkusista przy gitarze basowej. A to wszystko dlatego, żeby Mirosław Wróbel, gitarzysta i basista właściwie najbardziej. I ten co śpiewał. Ten co śpiewał, to się wydzierał. Żeby mógł, proszę Państwa, zagrać na saksofonie, bo właściwie to jest jego równorzędny instrument do gitary, do śpiewu i właściwie to nie wiadomo. Znaczy najlepiej, ale na saksofonie na pewno można się najbardziej popisać, bo to jest solowy instrument. A zostawiłem serce w San Francisco. Thank you.
Tak? Teraz Mirek pokaże swoją zadziałną. Patrz, muzyczną. Muzyczną. Czarny Alibaba, złoty, zgrody, lekko, stół.
Gitarzysta mówi i on mi ciągle urywał kabel.
bo po drodze właśnie kabel od gitary, a ty nigdy. No tak, no bo jak ja wchodzę, no to mam to na uwadze, że może być jakiś przewód, może coś. Myślę o nogach, a nie tylko za pójść. Proszę, ale już się Thank you.
No Mirek po złamaniu ręki tutaj gra, muszę go wypalić, bo się Biedak tutaj naprawdę starał. A perkusista też się leczy. Ale nie znam go tylko, nie wiem. Coś z rękami mam, no ale właśnie. Dwóch zdrowych, On mówi, że perkusja jest rehabilitacją dla niego, ruchową rehabilitacją. Czyli dwóch zdrowych, dwóch chorych, czyli następna szósta alteracja. Chorzy agrarą. Geriatria typowa. Jak to się u nas mówi, nie widzę problemu. A, przeszkód. I przeszkód. Tak. I przeszkód. Za nami występ zespołu Alteracje. Ja myślę, że tutaj i Jurek, i Marek, i może ktoś jeszcze w sali barowej udowodnią, że to pianino naprawdę działa. Także zapraszam do sali barowej. Kto z Państwa jeszcze nie jest na liście mailingowej i nie jest powiadamiany o imprezach dziejących się w Światłowni, zapraszamy do baru. Można zostawić swój adres mailowy, będziemy przysyłać powiadomienia. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień na tak zwanej trzykrówce.